Dzień dobry, moi drodzy, spotkaliśmy się tutaj dzisiaj na akcji Sprzątanie Świata. Mamy taki biforek, czyli tydzień przed robimy rekonwalescencję naszej pięknej Wdy. Chcemy tutaj posprzątać brzegi Wdy. Wszystkich świecian oczywiście zapraszamy na akcję 18 września, czyli dokładnie za tydzień w sobotę. Zapraszamy wszystkich, robimy akcję, chcemy posprzątać brzegi naszej Wdy w kierunku do Zamku Krzyżackiego, tak żeby spacerowicze mogli podziwiać przyrodę, a nie to, co zostawiają ludzie. Za tydzień spotkanie jest o godzinie? 9. Za tydzień spotkanie, tak, mamy o godzinie 9, tak jak tradycyjnie, jak zawsze spotykamy się o 9. Tu w tym samym miejscu, ulica Wodna 29, parking przed sklepem z farbami. To jest nasza trzecia akcja. Tak. To jest trzecia akcja. Jeśli będzie dużo śmieci, to za tydzień jest kontynuacja. Oczywiście, na pewno śmieci się znajdą, zawsze do posprzątania zawsze coś się znajdzie. No niestety jesteśmy tylko ludźmi i nie szanujemy naszej przyrody, w związku z tym te akcje są sukcesywnie powtarzane, żeby ta przyroda potrafiła żyć swoim życiem, a nie tym, co zostawiają współmieszkańcy. A skąd pomysł, żeby zacząć tydzień wcześniej? No to już jest też nasza taka tradycja, spotykamy się regularnie na takich akcjach, nie tylko organizowanych przez fundację, która jest głównym organizatorem sprzątania, ale to są też nasze takie akcje wewnętrzne Polski 2050. Nam też zależy na tym, żeby świat był piękniejszy i bardziej przyjazny dla wszystkich.